Świeży nawóz. Woda jest lodowata, jakby biła z górskiego strumienia. Stłuczona lampa i zadeptana ziemia. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało? Ciągnięto tędy rannego człowieka. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Mogiły, bez nagrobków, jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Zmasakrowany. Kim jesteś? Zaraza.
ile mam czekać? Nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza? Trochę więcej konkretów poproszę. Później. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go Klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Więc jak się mam do was zwracać? Tak jak teraz, wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Indros.
jasnej. Trzeba uważać. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Żaru. Ciekawe. Musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć. Oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy, a klucznikowi jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. W jaki sposób umarła? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam.
Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. Jej duch jest niespokojny, gniewny, atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko Klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. Nasza pani lubiła tu przesiadywać, ale to nie jest dobre miejsce. Za blisko domu. Poszukam gdzie indziej. Iris von Everetz lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich zniszczyć. No cóż, w takim razie wykopię grób gdzie indziej. To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak, lubiła tu malować. Czy pani von Everetz miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Nie znałem Iris von Everetz i niewiele mogę o niej powiedzieć. Los chciał, że jej szczątki składa do grobu nieznajomy. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Wy dwoje, macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie, zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś...
Mam iść za tobą? Dobrze. Co to za miejsce? Namalowany świat. Dzieło Iris von Everetz. A jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie. Dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everetz. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everetz, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Widmo Olgierda i jego żony? Ale czemu się nie ruszają? To wspomnienie. Ale niekompletne, zadarte. Musisz mu się przyjrzeć i je naprawić. Duch od stepu nosi ślady częstego czytania. Pasuje jak kula. To chyba nie to. Paleta do mieszania farb. Pasuje jak ulał. Wiesz co? Powinniśmy sprawić sobie psa. Albo lepiej psa i kota. Gdy przyjdzie Słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wybacz, zaczytałem się. O, taka ciekawa ta książka. Tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. Czemu? Tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Sielanka. Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj proszę na siebie. Pokaż, co umiesz. Ha!
Kolejne wspomnienie. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. Pasuje jak ulał. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko... Wiem, że to głupie, ale... On tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Znowu sen o przeszłości. Pewnie też niekompletny. I prawie taki sam jak scena na obrazie. Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś, niewyraźna. Nie, nie, wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista.
Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Co, paskudo? Więc chodźmy za nim. Nie podoba mi się to miejsce. Małżeńska sypialnia. Wygląda na nigdy nie noszoną. Ręcznik jest poplamiony krwią. Ślady krwi. Ktoś najpierw mył tu ręce, a potem wytarł je w tamten ręcznik. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł! Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Kolejne zatarte wspomnienie. Są świeże. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Namalowała. Ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak z martwą naturą. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Może tu? Chyba pasuje. Tu?
Może z tej strony? To idzie tu. Wreszcie. Wszystko jest tak, jak na obrazie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak? Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie. Olgierdzie! Pracownia mistrza von Everetz tutaj zgłębiał arkana sztuki. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić pakt krwi albo o obcych obecnościach świece z pszczelego wosku. Bramy tajemnic między światami. Biblioteczka okultysty. Kreda. Pewnie do praktyk magicznych. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. To może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Zaklęć mam użyć. Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Przakrew! Ogień! Do mnie! Gaście pożar!
się nie spodziewała. Zamknięte. Musisz znaleźć inne wyjście. Osuszona do ostatniej kropli. Kufel do piwa, ale pita z niego wódkę. Kontrakt ślubny zawarty między Iris a Olgierdem. To nie wystarczy. Wspomnienie jest nadal niepełne. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. Nadto stoi, że Iris należy się szacunek, że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty... Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić! No dalej! Everett przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca. Tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Duża gliniana miska. Niewielka miska, jak do zupy. Zadrapania od kocich pazurów. Sam raz. Ślady sierści. To chyba twoja miska. Żadnych innych nakryć na stole. Pasuje jak ulał. Naprawdę.
naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Olgierd von Everetz nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everetz. Moja żono. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. Yeah.
Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Widziałem cię wcześniej, ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co wiem. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją. I trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył. A ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Nie powinnaś się o niego martwić. Olgierd nie jest już człowiekiem, którego kochałaś. Więc nadal ma serce z kamienia. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Odniosłem wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna, że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. A ja? Ja otwieram szeroko oczy. Rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego owada? O, to okropne. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę różę, to być może przestaniesz istnieć.
wraz z całym światem, który cię otacza. Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. Nie chcę już cierpieć. Ale boję się, że potem jest chłód i ciemność, a na końcu nie ma już nic. Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się, jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci różę. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadło, którego nie można stłuc? Do zobaczenia. Iris von Everett, będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj.